Kochani, witam serdecznie. Przyjechałem do Chorzelowa. Zobaczcie, jakie mam wspaniałe buciki w myśl zasady, co kraj to obyczaj. Tu mają takie chodaczki, bardzo bezpieczne. W myśl biblijnej zasady nie uraził swej nogi o kamień. Nie da się w tym urazić. Można urazić kamień, aczkolwiek można urazić nogę o buta. Więc trzeba uważać. Pozdrawiam z Chorzelowa. Witajcie bracia i siostry, dzisiaj kolejne antidotum. Dzisiaj znowu bez Sylwii, bo dzisiaj Sylwia na kursie Nowe Życie posługuje. A ja zostałem w domu. Chwilkę spędziłem sobie też z Samuelem, no ale też się i przespałem, nadrabiałem zaległości z przeszłości. Ale wiecie co, to mamy sobotę, ja to nagrywam w piątek, ale jak byłem w czwartek na mszy w Otwocku Palotynów, usłyszałem taki fajny tekst, fajny, który jest prawdziwy, tak mi się też wiąże z tym, co teraz usłyszymy, bo ksiądz na wstępie do kazania powiedział, że w tym Wielkim Poście wszystkie czytania są tak ułożone, że z każdego dnia można osobno robić rekolekcję. No i właśnie, mamy kolejny dzień rekolekcji dzisiaj, więc tam niech będzie owocny czas posługi na kursie Nowe Życie, a my teraz, którzy nie jesteśmy na kursie Nowe Życie, posłuchajmy, co mówi Słowo Boże na dzisiaj, na sobotę. Mamy z Księgi Michała 7 rozdział, 2 fragmenty. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzody dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wyrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy, okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Amen. Tak fajnie jest, u Michała mamy także, no ten nasz Pan Bóg jest tak wspaniały, że no, któryś z bogów jest tak dobry, żeby wszystkie nasze winy, wszystkie nasze grzechy. Wiadomo, że innego Boga nie ma, więc tu nie ma co porównywać, ale chodzi o to, że oni tak się cieszyli, że mają tak wyjątkowego Boga i oni widzą tą wyjątkowość i oni tą wyjątkowość podkreślają, że nasz Bóg wszystko wyrzuca poza człowieka. Ale tu jest taka fajna rzecz, zobaczcie, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaże mu dziwy, czyli Bóg mówi, że będzie czas, niezależnie od wszystkich odejść człowieka od Niego, będzie czas, gdzie znów będą oglądali wielkie dzieła Boga. No już pamiętacie to wyjście z Egiptu, to jest tam, gdzie te wszystkie plagi były, jak Mojżesz przyszedł do nich, potem jak wychodzili, oczywiście ten cudowne rozdzielenie morza, cała też wędrówka po pustyni była usiana cały czas tymi cudami, tą opieką Pana Boga. Jak ktoś czyta, jest na tamtym etapie, czyta sobie te historie tak po kolei, Księgę Rodzaju, potem Księgę Wyjścia, to każdy, kto zaczyna w ogóle Biblię czytać od początku, no to ja myślę, że jest tak z jednej strony trochę jak w takiej pięknej bajce, a z drugiej strony, może też czasem niebezpiecznej, ale pięknej, w te wszystkie właśnie koloryty tego działania Pana Boga, ale z drugiej strony, jeżeli ten człowiek pomyśli sobie o tym, że to jest ten sam Bóg, który jest jego Bogiem, nie? No to nagle może dojść do takiego przekonania, że sam by chciał tego doświadczyć, że to wszystko jest dla niego. Tak naprawdę, jeżeli wgłębisz się w te czytania i odkryjesz tam tego Pana Boga jako Boga bliskiego, nie opowieść historyczną, to nagle możesz poczuć, bracie i siostro, taką pewność, takie zapewnienie,
że naprawdę nic ci nie grozi, że naprawdę jesteś strzeżony mocą Bożą. I jak będzie trzeba, to Bóg dla ciebie też jest w stanie rozdzielić morze, nie? To jest fenomenalne. Też wielu ludzi, jak słucham świadectwa po jakichś tam strasznych wypadkach, po jakichś tam takich rzeczach, no, z których po ludzku nie ma wyjścia, mówią, jak w cudowny sposób Pan Bóg ich przeprowadził, nie? To prawdopodobnie byli też wszystko ludzie, którzy gdzieś tam złożyli tą swoją ufność w Bogu, a Bóg, który jest wszechmogący, może prawdziwie wszystko. No i tutaj tak mamy, nie, że ulituje się znowu nad nami, zetrze nasza nieprawość, tak, pieprz, wiecie, starty, potem ty muchniesz delikatnie, już tego pieprzu nie ma, nie? Zetrze nasze nieprawości, potem wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy, okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość. Czyli jeżeli będę się czuł, że jestem ludem Jakuba, jestem ludem Abrahama, no to mam prawo do tej łaskawości, nie? Że jeżeli odczuję, czy nie, może zrozumiem, że jestem tym wypełnieniem obietnicy danej Abrahamowi, czyli dalej też ludem Jakuba, to ta łaskawość jest też dla mnie. Łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów, czyli sięga tam do tego Abrahama, czy trochę wcześniej do Jakuba. I to jest dla ciebie i dla mnie, bracie i siostro. I my naprawdę możemy w tym chodzić. Nie, nie wiem, co ty dzisiaj myślisz, jak jest twoje zbudowane patrzenie na Pana Boga, ale Bóg prawdziwie chce ci wszystko, co potrzebne, zapewnić i przeprowadzić cię, jak będzie trzeba, przez życie w cudowny sposób, przez niebezpieczeństwo, to On to właśnie uczyni, bo cię kocham najbardziej na świecie. No i teraz Psalm 103. Bo to już było wspomniane, to miłosierdzie w tym, no właśnie, że nasz Bóg jest pełen miłosierdzia, było w tym Michaszu. No i teraz to samo dostajemy w Psalmie 103. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Tu też mógłbym takie zdanie dorzucić, że przez siostrę Faustynę Bóg nie dopiero w tym czasie, w czasach bliskich nam, dopiero pokazał się jako Bóg miłosierny, tylko On zawsze był miłosierny, a przez siostrę Faustynę chciał przypomnieć ludziom, którzy o tym zapomnieli. No i też mogę to od razu powiedzieć z mojego doświadczenia i dołożę do tego całą historię Kościoła, że ludzie, którzy nie żyją w takiej bliskiej relacji Pana Boga, z taką takiej bliskiej, że On jest tu cały czas koło ciebie i ty masz tą świadomość i to doświadczenie, te dwie rzeczy, no to ci ludzie zaczynają wchodzić jak Żydzi właśnie w prawo. To jest taka stara zasada, że ludzie, którzy mają to doświadczenie bliskiego Boga, kochającego, no to poruszają się w Bożej miłości i oni napawają się tą Bożą miłością i mogą odczuwać wręcz to rozpieszczanie przez Boga. Ludzie, którzy to zgubili lub nigdy do tego nie sięgnęli, czy o to nie zawalczyli, nie poszli za Bogiem, tak gdzieś radykalniej, z automatu, jak nie mają tego doświadczenia, to zaczynają się bezpiecznie czuć w przestrzeni prawa. Czyli ci pierwsi żyją w wolności dzieci Bożych, a ci drudzy zaczynają żyć w zasługiwaniu na bycie dzieckiem Boga. I to istotna różnica, domyślacie się oczywiście, w którą stronę należy zmierzać. Więc psalm nam dzisiaj przypomina, Pan jest łaskawy, pełen, jeżeli pełen, to tam nie ma braku, pełen miłosierdzia. Amen. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Amen. No, wschód z zachodem nigdy nie są w stanie się spotkać jednocześnie, nie? No i Bóg tak od nas odsuwa, czyli jakby chce nam psalmista powiedzieć, że moja wina
nie może się spotkać ze mną, bo Bóg tak daleko ją odsuwa, czy no to jest niesamowite, tylko wiadomo, ja muszę pozwolić mu ją, muszę mu ją dać, żeby on ją mógł odsunąć, nie? To jest takie, że dopóki ja się będę trzymał kurczowo mojej winy, no to ona będzie cały czas mi ciążyła w życiu, ona będzie taką igłą, która po prostu cały czas mnie rani, a jeżeli ja się zdecyduję tą swoją słabość, swoją grzeszność oddać Bogu, to Bóg ją tak daleko odsunie, że nie będę mógł się z nią spotkać, tak można by to było dzisiaj tutaj zrozumieć, nie? No i co mówi? No Pan się nie zapamiętuje w sporze, tak? Nie płonie gniewem na wieki, nie. Bo Bóg on cały czas chce, żeby Twoje życie zajaśniało, żeby moje życie zajaśniało. Ja to widzę sam, słuchajcie, może byście nie myśleli, że nie wiadomo, jakim człowiekiem jestem. Ja jestem słabym człowiekiem, grzesznym, też mi brak wytrwałości, no, też fizycznie, no ja byłem w szoku. Dzisiaj piękny dzień, słońce. Planowałem, pojadę sobie na rower, pójdę na spacer. A słuchajcie, ja po prostu mnie zmogło. Wypiłem ileś kaw, żadna nie zadziałała. I mówię, Panie Boże, wybacz, idę spać. I przespałem ten dzień, no pół tego dnia, drugą połowę. Położyłem się, dopiero się w nocy obudziłem. Teraz mam jeszcze jedno spotkanie, no płaczę późnym wieczorem. No, ale no, jestem słabym człowiekiem, z tego wiele wynika. Ja sobie mogę naobiecywać, ja sobie mogę nawrzucać, a nagle pierwszy wolny dzień, ja nie umiem z niego w ogóle skorzystać. Ja nawet trąbki dzisiaj nie wyjąłem, bo nie mam siły. Nie mam po prostu siły, po prostu widzę, że teraz z tego mojego ciała wszystko schodzi. No jeszcze mam tą sobotę wolną i niedzielę. Oczywiście miałem w planach, tu pojadę, tu, tam się spotkam, tu siostrę odwiedzę, tu. Ale słuchajcie, nie wiem, no zobaczę, jak się będę czuł w sobotę rano. Ale też każdy rozsądny człowiek powie, ja wiem o tym, Witek, trzeba odpocząć, nie? Więc wiecie, ja nie jestem tytanem ze stali, który ciągle może, nie. Przez jakiś czas mogę, ale potem to ciało domaga się po prostu odpoczynku i żadna kawa mi już nie pomoże, nic mi nie pomoże. Muszę się wyspać. Też moje życie w keto, no keto, ale dzisiaj mówię, nie no, muszę jedną kropkę chleba zjeść, bo po prostu tęsknię za chlebem, nie? Po prostu tęsknię. No i też jestem słaby, upadłem. Moje postanowienie, a tu po prostu słabość. I w bardzo wielu sferach jest podobnie, nie? To, żebyście nie myśleli, że wszystko, co się dobre udaje w moim życiu, to jest to, co Pan Bóg robi cały czas, nie? Ale co jest fajne, gdy się właśnie budzę, okej, nie zrobiłem tego. Mówię, Panie Boże, nie udało mi się. Ale jak wschód od zachodu, nie? No i mówię, ale to co mam zrobić? No i przypomnienie, zrób antidotum. No i to mówię, dobrze, tą jedną rzecz dzisiaj zrobię. No, daj Boże, że pozytywnie, nie? No, ale wiecie co? Mimo, że mi nie wyszło tyle rzeczy, które chciałem, to chcę wam powiedzieć, że kocham siebie. Kocham siebie. Dlaczego? Bo mam tego Boga, który cały czas mi przypomina, że mnie kocha. Jak ja do tego słowa siadam, nawet jak mi się nie chce nic mówić i czytać, i ciężko mi się czyta, bo jeszcze się moje oczy nie obudziły, tak? To po prostu, jak już coś czytam, to mi zawsze przypomina, że On mnie kocha. Zawsze On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. Ja Mu daję wszystkie moje. Może dzisiaj jest moją chorobą słabość. Po prostu słabość wynikająca ze zmęczenia, ale oddaję Mu, niech On się tym zajmie, jest moim Bogiem. Amen, amen. Dobra, jedziemy dalej, bracia i siostry. Aklamacja dzisiaj, Łukasz 15, 18. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Znamy ten fragment, myślę, że wiemy, z jakiego to jest fragmentu właśnie. Ale na początek już nie jest ważne to, co powiedział. On powiedział prawdę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu względem Ciebie. Ale początek. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem. Decyzja. Ten syn, który roztrwonił całą miłość Ojca, majątek Ojca, no pół majątku, który się jemu należał, podejmuje decyzję, zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem, nie? Decyzja. I tak samo mam dzisiaj ja, tak samo masz dzisiaj Ty, może dzisiaj podjąć decyzję, że Panie, dzisiaj każdą moją słabość, tak Wam mówiłem wcześniej, oddaję to Tobie, zbiorę się w sobie, żeby oddać ją Tobie. A w Kościele mamy to naprawdę łatwe. Idziesz do konfesjonału i zanosisz tam. Oczywiście wcześniej warto się z tym pomodlić, pobyć, zrobić sobie rachunek sumienia, podjąć te wszystkie kolejne punkty dobrej spowiedzi, nie?
warunki dobrej spowiedzi i pójdziesz do szczerej spowiedzi i co, i wychodzisz i twoje grzechy już są tak daleko jak wschód od zachodu, nie mają z tobą nic wspólnego, wychodzisz jako nowy człowiek w Jezusie Chrystusie. To jest tak proste, że wielu z tego nie korzysta i szkoda. Łukasz 15, no i tu będą fragmenty, nie jest cała ta opowieść o synu marnotrawnym, to ktoś ładnie ją nazwał, opowieść o ojcu marnotrawnym, ojcu, który marnotrawi miłość. Ale zobaczcie, ojciec dla nas cały czas marnotrawi miłość, cały czas dla nas na nowo wstaje słońce, na nowo są pory roku, na nowo świat jest piękny. Ojciec mówi, ja was kocham, dojrzyj to, chciej dojrzeć. Nie? Dobra, czytam. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Odpowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy z nich grzech do ojca. Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż tu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy syn jego przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług, przeskoczyłem tu, i pytał go, co to ma znaczyć? Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlędzia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No to jest bardzo długi fragment, a i tak mamy jeszcze początek wycięty. Ale zobaczcie, myślę, że każdy mniej więcej kojarzy tą opowieść. Też dla mnie ciekawe, bo czytam to w piątek, a właśnie teraz o tej godzinie mniej więcej przerabiają ten element uczestnicy nasi na nowym życiu. To takie niesamowite. A, jestem z nimi teraz. Ci, co byli na nowym życiu, wiedzą, o co chodzi. I teraz tak, w owym czasie do Jezusa przybliżali się celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Czujecie? Czyli ci ludzie, którzy byli trochę takim marginesem społecznym, nikt ich nie lubił. No, grzesznicy wiadomo, a tu jeszcze celnicy, czyli ci, co też oszukują w
finansowo, od których dużo zależy, którzy trzymają z okupantem, no tacy trochę można powiedzieć zdrajcy nawet dla co po niektórych, nie? Ale co, przychodzili, żeby go słuchać. No i na co jest odpowiedź? Dalej, na to szemrali faryzeusze uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I dokładnie ta postawa tych faryzeuszy jest pokazana na samym końcu u tego syna starszego. Twój brat powrócił. Ojciec kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowe. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. I teraz zobaczcie, mamy te dwie postawy. Postawę prawa, to jest ta postawa, która towarzyszy faryzeuszom uczonym w piśmie i starszemu bratu, czyli tym nazwalibyśmy to, no jest takim symbolem takiej osoby pobożnej w kościele, która nigdy żadnego nakazu nie przekroczyła, ale żyje cały czas według prawa, według cały czas od linijki do linijki. Ta osoba cały czas nie ma wolności. Nie ma odwagi się zabawić, nie ma odwagi zrobić imprezy. Jest po prostu taki trochę, no brakuje mu wolności, bo żyje w niewoli prawa, w niewoli przepisów. Ojciec to szanuje, bo mówi: synu, jesteś wolny, możesz żyć jak chcesz, Bóg mówi do ciebie. To tam tego też zresztą powiedział: możesz jak chcesz, chciał odejść, możesz odejść. To jest postawa oboga ojca, możesz. I teraz mamy tego młodego, który chciał zawalczyć o świat, no ale się pogubił i zawalczył w zły sposób. I potem go mamy jako człowieka, który no, chciał pokazać, zamanifestować swoją wolność, tylko trochę niewłaściwy sposób, nie? I, no i stracił tą wolność, bo potem marzył o tym, żeby być jak jeden z najemników ojca, bo miałby jedzenia pod dostatkiem, gdy jadł te świnie, tam jakieś te zlewki, nie? Znaczy chciał jeść, a nikt mu ich nie dawał. I teraz zobaczcie, bo to jeszcze dla Żyda jest takie bardzo ważne, bo my tego nie rozumiemy, chrześcijanie, tak, ale dla Żyda, no Żyd mówi, on marzył o tym, co jedzą świnie. Dla nich to były nieczyste zwierzęta, więc jadł nieczysty pokarm. On nawet nie miał prawa się do nich zbliżać, dotykać, a on marzył o ich jedzeniu, nie? Czyli jest to pokazane, że on upadł nie na dno, on upadł po prostu pod dno. On był niżej niż karma dla nieczystych zwierząt, czyli dla świni, nie? No i ta postawa, i on wraca w końcu, jak już w końcu uznał swoją słabość i przychodzi, przeprasza ojca i mówi, że się no, nie jest godzien, no, bo nie jest godzien tym wszystkim. A ojciec wyprawia imprezę, tak, mówi: synu mój, tak, byłeś umarły, ale wróciłeś. Co ojciec pokazuje? No miłosierdzie. Pokazuje nam miłosierdzie, ta przypowieść nam pokazuje tego ojca miłosiernego. Dla tych faryzeuszy to jest szokujące, bo oni cały czas uważali, że to ich prawo zbawia, że to bycie poprawnym. A Bóg mówi: nie, bądź wolny. Pozwól sobie na odrobinę radości naszą. Żyj radością, tylko wiadomo, nie przekraczaj złych granic, ale żyj radością. Bóg mówi: możesz więcej. Czerp z życia. Mamy to w Kohelecie piękne pokazane, przepraszam. Poczytajcie sobie. On mówi: czerpaj z tego. Dostałeś tyle lat życia, no nie wiesz do końca ile, ale ile. I spróbuj żyć pełną parą, tak? Spróbuj z tego życia najwięcej wyciągać, jak możesz, nie? Nie ograniczaj się. Oczywiście, jak pójdziesz dalej za Bogiem, to też cię Bóg ukieruje, że ta twoja wolność będzie po prostu wolnością, którą będziesz ofiarował za innych. Będziesz innym poświęcał swój czas, swój wysiłek, też to swoje zmęczenie i potem czasem możesz wyglądać tak, że masz oczy na zapałkach. No możesz, nie? Ale to jest też twój gdzieś tam wolny wybór. Bóg mnie nie przymusza. Kochani, to żebyście nie myśleli, że jeżdżę głosić, bo Bóg mnie przymusza. Nie. Bo ta jego radość i ta miłość i to miłosierdzie, którego doświadczam, jest takie piękne, że ja po prostu chcę dalej. No. I łapię się na tym, że czasem chcę wrócić z powrotem pod jakieś przepisy prawa, ale gdy sobie tylko to przypomnę, czytam jakiś fragment słowa, który mi to przypomina, zaraz Panu Bogu mówię o mojej wolności, o tej radości, o tym, że chcę z Nim przebywać i On mi daje to doświadczenie. Więc bracie, siostro, w kwestii wolności na pewno mogę to powiedzieć do każdego z nas: możesz więcej.
Chodzi o to, żebyś nie żył w takim zalęknieniu, w takim zasklepieniu. Ten starszy syn niech będzie dzisiaj wyrzutem takim sumienia dla każdego z nas, kto jest blisko w Kościele, kto blisko żyje, może nawet nigdy nie odszedł z tego Kościoła, bo ja jestem też taką osobą, która nigdy nie odeszła z tego Kościoła, nie? Więc niech to dla nas będzie taki po prostu wyrzut, że on, zobacz, on się całe życie ma wszystko, co ojca należy do niego, a on się nagle rozgniewał, nie? On znienawidził swego brata. Czyli dopuszcza się znowuż grzechu, nie? Bo ocenia, bo tak naprawdę jest zły też na ojca. Dlaczego ty, ojcze, temu grzesznikowi okazujesz miłosierdzie? Jemu się nie należy. Tak jak się faryzeuszom nie podobało, dlaczego do celników i do grzeszników chodzi w gościnę? A on mówi, dlaczego? Bo jestem Bogiem miłosiernym. I bracie, nie ma rzeczy, którą ty byś mógł złą wymyśleć, żeby cię Bóg przestał kochać. Nie ma takiej rzeczy. Nie ma takiej rzeczy, by Bóg mógł cię przestać kochać. Nie ma. Więc nieważne, gdzie dzisiaj jesteś, pakuj manatki i wracaj. Wracaj do Boga miłosiernego, który chce dla ciebie wolności. Wolności. I amen. Ojcze miłosierny, wspaniały, cudowny, dziękuję za słowo, które pokrzepia, które też mi, no, mnie trochę podniosło, bez kawy, podniosło mnie trochę do życia. Dziękuję ci, Panie. Z tego snu powstań o śpiący, a zajaśnieje ci Chrystus. Amen. Niech tak się, Panie, dzieje. Panie, ja błogosławię teraz tych wszystkich, którzy przeżywają kurs Nowe Życie. Gdziekolwiek będzie kursów, jest teraz dużo w całej Polsce, w świecie. Panie, ja ci oddaję też, żebyśmy ten termin znaleźli, żeby w końcu pojechać do New Jersey, zrobić kurs Nowe Życie, Panie, bo też tam już spora grupa ludzi chce go przeżyć. Panie, ja ci oddaję wszystkie sprawy tego weekendu. Ja go mam wolny i chciałbym go jako wolny człowiek przeżyć. To jest mój pierwszy wolny weekend od jakiegoś dłuższego czasu. I chciałbym go przeżyć w wolności dziecka Bożego. Naucz mnie, dodaj mi też sił, wzmocnij moje ciało, które dzisiaj może troszkę jest takie osłabłe. Wzmocnij, Panie, abym mógł się radować i tą radością dzielić z braćmi i siostrami. O tak, Panie. I też, Panie, oddaję ci każdą osobę, która dzisiaj żyje w takim zasklepieniu, może zazdrości, może zasklepieniu tego prawa, poprawności. Jak ja zawsze mówię, pozwól sobie na odrobinę luksusu, tak? Czyli na to, żeby wyjść spoza tych ramek. Tak, Panie, spraw, żebyśmy wychodzili spoza ramek, bo ty jako Bóg pokazujesz, że ty cały czas poza ramą jesteś. Cały czas. Bo jesteś niemierzalny, nienazywalny, bo jesteś przecudowny. Dlatego, Panie, my, którzy jesteśmy na twój obraz stworzeni, spraw, byśmy też odważali się wychodzić poza ramki. By nam nie towarzyszyło, czy byśmy nie doszli do takiego punktu, do którego dzisiaj doszedł starszy syn ojca. O tak, byśmy nie byli w tym miejscu. A jeżeli nie będziemy w tym miejscu, co on, to z każdego nawróconego grzesznika, jaki by nie był, będziemy tylko czerpać radość i będziemy uwielbiać naszego Ojca w niebie. I Duchu Święty, uwolnij twoją moc tam, gdzie potrzeba. Ja też dzisiaj potrzebuję. Uwolnij swoją moc do tych, którzy dzisiaj potrzebują. Może potrzeba mocy, może odwagi, by wyjść poza ramkę. Daj nam wyjść. I niech imię twoje będzie uwielbione i wywyższone. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mam jeden obraz kasku motocyklowego, który ma dwie szybki. Pierwsza jest biała, potem drugą się nakłada i ona jest ciemna, czyli taka pewnie przeciwsłoneczna. I mam taką scenę, że otwierasz jedną, ale też otwierasz drugą. Nie jedziesz na motorze, chodzi tylko o ten kask z symbolem. Jedną otwierasz, drugą otwierasz i nagle spojrzysz w górę. Jest ktoś, kto dawno nie spoglądał w górę. Jego życie to jest cały czas patrzenie w dół. Jest osoba, która jest jakby przykuta do ziemi. A Bóg mówi, spójrz w górę. A to spojrzenie w górę da ci zupełnie nowy kierunek i nowe życie w Jezusie Chrystusie. Amen. Więc chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Z Bogiem, pa. A ja lecę na spotkanie z Budziaszkiem. Może się nam uda spotkać, bo mamy tam porozmawiać. A może coś dla nas nagra. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,